Dzień dobry, witam Was w trzecim już odcinku z cyklu Co wiesz o rekinach? Zapewne większość z Was kojarzy rekiny jako drapieżne bestie. Jednak ciekawa jestem, czy ktoś z Was wie, że wśród rekinów znajdują się wyjątki. Mamy trzy gatunki rekinów, które nie są drapieżnikami. Odżywiają się one planktonem, który sam wpada do ich paszczy. Tymi rekinami są m.in. rekin wielorybi, największy spośród rekinów, rekin długoszpar oraz rekin wielkogębowy. Ich sposób zdobywania pokarmu polega na tym, że pływają. Tak jak robią to przez cały czas, otwierają paszczę, przepływa przez nią woda i na zmodyfikowanych łukach skrzelowych osiada pokarm. Każdy łuk skrzelowy posiada na swojej powierzchni około 1000 specjalnych wyrostków o długości około 10-15 cm, na których zatrzymywane są drobne organizmy, czy to w postaci planktonu, czy też ryb, które same wpadły do paszczy takiego rekina. Ciekawym faktem odnośnie rekina wielorybiego jest to, że ma on najgrubszą skórę spośród wszystkich rekinów. Ma ona grubość 10 cm i ma zapewnić mu ochronę przed większymi drapieżnikami. Rekin wieloryby jest zagrożony wyginięciem. Ze względu na jego łagodny charakter oraz duże rozmiary ciała, bardzo często staje się ofiarą nielegalnych połowów. Pozostałe rekiny to drapieżniki, które mają różny sposób zdobywania pokarmu. Mogą one obserwować swoją ofiarę, mogą wyruszać w pogoń za ofiarą, bądź też może to być drapieżnik zasadzkowy, który leży nieruchomo na dnie i oczekuje, aż ofiara sama przypłynie. Niektóre gatunki rekinów mają też specyficzny, typowy sposób zdobywania pokarmu. Na przykład rogatek potrafi wyciągnąć ofiarę zagrzebaną w piasku. Chwyta ofiarę zębami, opiera swoją głowę oraz płetwy piersiowe o piasek, wówczas jego ogon jest pionowo nad nim. I ten ogon działa jak przeciwwaga. Opuszczając swoje ciało, wygrzebuje ofiarę na powierzchnię. Rekin wobegong jest gatunkiem bentosowym, który leży nieruchomo na dnie i oczekuje, aż ofiara przepłynie wystarczająco blisko niego. Wówczas otwiera swoją paszczę i zasysa ofiarę. Potrafi on również skradać się po dnie, w tym celu wykorzystuje swoje płetwy piersiowe i brzuszne. Skoro już powiedzieliśmy o różnych strategiach zdobywania pokarmu, chciałabym, żebyśmy teraz zastanowili się, czy możemy w łatwy sposób rozpoznać, czym dany rekin będzie się żywić. Jak myślicie? Tak, jest to możliwe. Wystarczy spojrzeć na kształt zębów rekina. Rekiny, które mają zęby trójkątne, piłkowane po brzegach, będą odżywiać się większymi ofiarami, a piłkowane zęby mają pomóc im w odszarpywaniu fragmentów ciała, jak na przykład u żarłacza białego, który poluje na foki bądź też żółwie, czyli takie ofiary, które w całości nie zmieszczą się w jego paszczy. Mamy również rekiny, które mają zęby długie i cieniutkie jak igły, jak na przykład tawroż. Taki rekin odżywia się rybami żyjącymi w ławicach, czyli szybkimi ofiarami, dlatego też jego zęby są ostre i skierowane do środka jak haczyki. Kiedy rekin chwyci taką rybę w paszczę, nie ma już ona szansy na ucieczkę. Rogatki odżywiają się małżami i skorupiakami, czyli ich ofiara ma twarde pancerzyki. Ich szczęka również będzie wyglądać inaczej. Z przodu będą miały ostre zęby, które będą miały za zadanie przytrzymać ofiarę, natomiast po bokach będą one bardziej płaskie, będą trochę przypominać nasze trzonowce, a ich zadaniem jest rozdrabnianie pokarmu na mniejsze fragmenty. Rekiny to ryby, które mają kilka bądź też kilkanaście rzędów zębów. Jeśli jeden ząb wypadnie, wówczas na jego miejsce wskakuje ten, który znajdował się z tyłu. Działa to troszkę tak jak magazynek w rewolwerze. Kiedy ładujemy naboje, przekręcamy go i podobnie jest z zębami w szczęce rekina. Wyrośnięcie nowego zęba zajmuje z reguły kilka tygodni.
rekinowi zęby rosną przez całe jego życie. Nieważne, czy on jest młodym osobnikiem, czy też starym, nie musi się obawiać, że zostanie pozbawiony swojej największej broni. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.